wcześniej nagrywałam takiego filmu i bardzo długo zastanawiałam się, czy w ogóle go nagrywać. Jakiś czas temu myślałam nad robieniem kontentu książkowego, może nie na YouTubie, ale pamiętam, że chciałam zacząć podcast książkowy. I wtedy mnie uderzyła taka myśl, że chyba nie, że chyba czytanie to jest coś, co chciałabym zostawić w takiej własnej strefie dla siebie, ale ostatnimi czasy tak dużo czytam i jakby tak pasjonuję się tym, że mam takie poczucie, że chciałabym się tym podzielić. Ten włos mnie trochę wkurza, jakby co on tutaj robi? Czy on powinien iść na tę stronę? Maybe. Ale teraz właśnie też dużo eksperymentuję z kontentem i wracam z taką trochę świadomością, że nie do końca wiem, czy chcę go robić. To jest nadal moja duża pasja, bo uwielbiam filmy, uwielbiam edytować i eksperymentować z tym, ale właśnie chcę eksperymentować, chcę trochę bawić się. Może niekoniecznie nagrywać to samo, co wcześniej, tylko trochę bardziej pokazywać pewne aspekty mojego życia, trochę więcej o nich rozmawiać. Także tak, taki jest wstęp do tego filmu. To będzie film o wszystkich książkach, które chcę przeczytać tej jesieni i jakby ja wiem, że jest już kiedy wy to oglądacie, koniec października, a kiedy ja to nagrywam, jest ponad połowa października, 2021 nawet. I to jest bardzo nierealistyczne TBR, bo ja... Dla mnie letni sezon czytania zaczyna się w czerwcu i kończy we wrześniu, przez to, że nie idę na studia. Natomiast ta jesienna część, no ona się zaczyna w połowie września, ale ja jeszcze wtedy jestem w takim klimacie wakacji, zwłaszcza jak jest ciepło, a kończy się w listopadzie, bo później jest grudzień, są święta, jest zima i ja zamykam jesień. Więc naprawdę zostają mi 2 miesiące na czytanie jesiennych książek i to jest naprawdę mało, zwłaszcza, że ja mam taki problem, że kiedy już ustalam sobie tą listę, a później patrzę jeszcze na te wszystkie inne książki, które dają się na klimat i które mogłabym dodać do mojej listy. I tak mnie korci, żeby je tam pisać, ale ja wiem, że ich nie przeczytam. Także zapraszam was na moje bardzo nierealistyczne, co chcę przeczytać tej jesieni. Zaczynam od czegoś, czego już jestem jakby w trakcie i mam na razie Botulaczu, zaraz wyjmę, ale są to Dawne i Przyszłe Wiedźmy. To jest ulubiona książka Zosi i teraz robiliśmy sobie taki buddy reading, że najpierw czytały dziewczyny, teraz czytam ja, jest moja kolej, adnotujemy tą książkę. Generalnie jest to cegła. Ja jestem na rozdziale 10, czyli tak w 1/5 książki. I jest to bardzo dobra książka, ale jest też dosyć ciężka, więc czyta się ją nie powoli, ale nie jest to książka, przez którą się przemykała po prostu nie wiadomo jakim tempie. Niemniej jednak jest bardzo dobra i ja w ogóle uwielbiam historię o czarownicach i o siostrach. Ja też teraz piszę o siostrach, także jest to na pewno fajne uzupełnienie też mojego pisania. A kolejnymi książkami, które jakby czytam zaraz po Dawnych Przyszłych Wiedźmach i po Radku Raku, bo teraz jakby to nie jest na mojej liście, chociaż w sumie powinien być. Ale czytam na zajęcie teraz Baśń o wężowym sercu, Radka Raka. Nie mam tej książki fizycznie, zaczęłam go ostatnio, bo mamy to na zajęcia i jest to takie polskie, słowiańskie fantazy. Kolejna rzecz, do której wracam zaraz po Radku Raku, Saga Księżycowa. Ja pierwszy tom przeczytałam chyba na początku roku, jakoś w lutym, bo wtedy mieliśmy jeszcze remont łazience w starym mieszkaniu i nie pamiętam, czy o tym mówiłam w którymś filmie, maybe, ale ja sobie chodziłam wtedy do naszej lokalnej biblioteki i wypożyczyłam tam sobie kilka serii i właśnie wypożyczyłam Cinder, czyli pierwszy tom Sagi Księżycowej. Niedawno przeczytałam Scarlet, który jest drugim tomem i wypożyczyłam sobie właśnie od razu 3 i 4. Generalnie bardzo chciałam sobie kupić tą serię, bo lubię ją, uwielbiam to wydanie. Ale to wydanie jest tak ciężko dostać. Jeszcze jak Cinder i Scarlet są gdzieś tam dostępne na Vinted. Okres jest bardzo trudno, a Winter znalazłam tylko jedno i była bardzo droga. Te wydanie zawodnęło po prostu moim sercem. Chyba ostatecznie zdecyduję się na to nowe. Jeszcze nie teraz, może kiedyś, jak wyjdą już te nowelki, bo wiem, że właśnie w tym wydaniu nie wyszły nowelki, które Marisa Meyer pisała do sagi, a z tego, co słyszałam właśnie do tego nowego wydania mają wyjść. Także no przynajmniej będę miała w jednym wydaniu. Miałam nadzieję, że przeczytam jeszcze Mały Złodziej w październiku, ale raczej się to nie uda. Zobaczymy. Wiem, że za dwa dni? Tak, dzisiaj jest 21. Za 2 dni wychodzi kolejna część Malowane Diabły. Także jak już sobie ją zamówię i jak będę mieć je obie, to zabiorę się i za Mały Złodziej i za Malowane Diabły. Kupiłam sobie w ogóle w wydaniu specjalnym. Ja bardzo rzadko kupuję wydania specjalne. Raczej nie należy do typu kolekcjonerów. Ale tutaj no przekonały mnie te ilustracje. Następne są Legendy i Latte. W ogóle bardzo dużo mieszanych opinii słyszałam o tej książce, bo ona jest podobno taka bardzo cozy, że tam chyba nie do końca jest jakakolwiek fabuła, just vibes. I szczerze, I'm ready for that. Zwłaszcza po wszystkich tych cegłach. Jak ja już je przeczytam, to liczę na coś cozy. No plot, just vibes. I wiem, że jest jeszcze druga część, chyba Księgarnia i Kościopył. Ja jej nie mam. Jak mi się spodoba, to pewnie sobie kupię, żeby przeczytać, a jak nie, to najwyżej pożyczę od kogoś. Nie lubię zostawiać
nadrabiać niedoczytanych serii, chyba że faktycznie mi się kompletnie nie podoba, to wtedy doczytuję przynajmniej książkę, a później ją porzucam. I skoro jesteśmy przy latte, to na pewno chciałabym wrócić do kawy. Kawę czytałam na pierwszym roku studiów, to chyba było na drugim semestrze. I od tego czasu wyszło kilka już części kolejnych po polsku. I chciałabym na nich wrócić. Pewnie zrobię reread też pierwszej części. Ja generalnie nie lubię robić rereadów, jeśli coś czytałam całkiem niedawno. A dla mnie, no, tak z półtora roku temu to jest stosunkowo niedawno, ale też nie pamiętam wielu szczegółów z tej pierwszej części, więc myślę, że przy następnych one się przydadzą, a no, zobaczymy, jak będę mieć czas, to planuję przeczytać gdzieś już końca listopada, w okolicy grudnia. Może nawet przeniosę ostatecznie te książki na grudzień, bo one dają mi taki trochę jesienno-grudniowy vibe. Zobaczymy, jak się wyrobię. Generalnie bardzo luźno traktuję też tą moją listę. To nie jest coś takiego, że ja muszę nagle przeczytać te wszystkie książki w październiku i w listopadzie, bo świat się będzie palił i walił, jak ja ich nie przeczytam. Wiem, że mam dużo innych zobowiązań. Nie pamiętam, jak się nazywają następne części kawy. Zanim wstygnie kawa. Zanim wyblakną wspomnienia, opowieści z kawiarni. Nie wiem, czy wyszła chyba teraz jakaś czwarta część. Generalnie chyba jest ich 6 tak ogólnie, ale nie wiem na ile, bo one są w Polsce. Może zapytać Oli, ona na pewno wie. Nie czytałam jeszcze nic Wisław i bardzo chciałabym to zmienić, bo jestem strasznie ciekawa jej książek. Wiedźma z bliska jest jednotomówką, na szczęście. Mało czytam jednotomówek, a chciałabym więcej ich czytać, bo później ja się zagłębiam w serię i okazuje się, że przeczytanie jej zajmuje mi miesiące. Kupiłam ją generalnie rok temu na Nocy Księgarni. Teraz raczej jak kupuję książki, to kupuję na Vinted. Zdarzam się na Empiku, jak już faktycznie nie mam żadnej innej opcji. Bardzo właśnie chciałabym się przedstawić na skupowanie używanych książek. Na Vinted z ich masa, w antykwariatach. Ja w ogóle uwielbiam jeździć do antykwariatów. To ja bym mogła mieszkać, pracować w antykwariacie. I love it. W każdym razie nie mam pojęcia, o czym jest ta książka, oprócz tego, że jest o wiedźmie z bliska, I guess. Po tym też właśnie na pewno chciałabym się zagłębić w twórczość Wisław. Ona ma kilka właśnie serii, jak mówiłam wcześniej, które mnie interesują. Wiem, że na pewno muszę przeczytać w następnej kolejności od niej Niewidzialne życie Adi LaRue. Może przeczytam je w grudniu? Bardzo lubię też okładki książek Wisław, także chciałabym mieć je. Ostatnio znalazłam na Vinted i by nie ma nic gorszego, niż jak znajdziesz na Vinted jakiś deal życia, ale to nie jest deal życia na ten moment i ktoś kupi ten mój deal życia i miałam tak właśnie ostatnio z dwiema książkami Wisła. Później mam infekcję. To jest chyba jedyny przesadziłam, mam jeszcze kilka kryminałów na mojej liście. To jest książka, którą dostałam na urodziny i nie wiem o niej kompletnie nic, wcześniej w ogóle o niej nie słyszałam, ale w ogóle muszę częściej zacząć robić coś takiego, że biorę się za książki, które nigdy nie mam pojęcia bladego o czym są. Bo jest coś w tym ekscytującego. Bardzo dużo teraz czytam książek, które są popularne albo gdzieś tam były popularne, bo przez szkołę średnią bardzo mało czytałam i po prostu mam bardzo dużo pozycji do nadrobienia i chciałabym już być w końcu w takim momencie, kiedy albo właśnie czytam nowości, albo czytam jakieś książki, o których nikt nie słyszał. W sensie nie sądzę, że to była książka, o której nikt nie słyszał, ale no ja o niej nie słyszałam, także jestem ciekawa. Chciałabym też trochę wyjść poza moją fantasy strefę, bo teraz czytam głównie fantasy i właśnie wziąć się za czytanie jakichś innych gatunków, zwłaszcza kryminałów. Kolejna rzecz z mitologii słowiańskiej to są religie dawnych Słowian i one są głównie for the research purpose. Bardzo łaknę tej wiedzy. Chciałabym być bardzo biegła w takich wierzeniach słowiańskich i orientować się w tym. Piękno i bestie, Soman Chainani. Nie mam pojęcia, jak przeczytać jego nazwisko. Ale 2 lata temu czytałam Akademię Dobra i Zła and if you know me, I was obsessed. Przeczytałam tę serię 2 tygodnie. Mniej nawet. I to nawet nie jest żart. Dosłownie chyba 3. część przeczytałam w 1 dzień. Kilka godzin. Bardzo chcę przeczytać. Obraca się trochę w tematyce, w jakiej piszę teraz, bo są to retellingi baśni, a ja też piszę retelling baśni. Uwielbiam retellingi, uwielbiam takie nawet krótkie wersje z jakimiś twistami i w ogóle modern take. Holly Jackson. My goddess. Ona uratowała mnie w pracy. Ja miałam bardzo nudną pracę przez wakacje. Nic się kompletnie tam nie działo, było bardzo mało klientów. Ja przeczytałam całą trylogię Prawnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki w pracy. Żałuję, że nie zdążyłam przeczytać prequela, on właśnie też jest na mojej jesiennej liście. Ale tak, zgadnij kto i Ocalało 5, które kupiłam też na promocji jakiś czas temu. Ja uwielbiam pióro Holly Jackson. Ja nie jestem bardzo domyślną osobą, więc nie wiem, czy potrafię stwierdzić, na ile jej książki są nieprzewidywalne,
Ale ja byłam zaskakiwana każdym twistem. I mam nadzieję, że zgadnij kto i ocalało pięciu mnie też nie zawiedzie. I ostatnie książki z mojej listy, które mam fizycznie, to jest Leigh Bardugo. Jakby ten rok jest u mnie rokiem Leigh Bardugo. Teraz przez wakacje czytałam całą Griszę, Szóstkę Wron, Dylogię Nikolaja, wszystkie dodatki. One sobie tam są z tyłu. Kocham je. Kocham Leigh Bardugo. Myślę, że na ten moment mogę powiedzieć, że jest ona moją ulubioną pisarką i nie mogę się doczekać czytania dylogii. Nie wiem, czy to jest dylogia ostatecznie, bo chyba ma być kolejny tom. W każdym razie póki co nazwę je dylogią albo serią. Udało mi się w ogóle je kupić w tak okazyjnej cenie, bo one są drogie. Jeszcze to jest twarda oprawa, bo chyba wszystkie książki Leigh Bardugo wychodzą w Polsce w twardej oprawie. Więc one były na Empiku po 40 i ponad nawet złotych i na innych stronach też. I w ogóle tak samo z drugiej ręki, były bardzo drogie. Ja któregoś dnia sobie po prostu przeglądałam, mówię nie, no hard feelings, jak nie będzie w dobrej cenie, to nie kupuję. Udało mi się zgarnąć obie za 40 zł, czyli tyle, ile właściwie wychodziło za jedną we wszystkich innych ofertach. Mam jeszcze właśnie kilka książek, których nie mam fizycznie. Vortex. Zaczęłam czytać właśnie też w tych okolicach, kiedy Cinder, i przeczytałam też pierwszą część i została mi druga i trzecia. Generalnie ta historia bardzo mi się podobała. Vortex jest takim sci-fi fantasy i w ogóle spodobał mi się dużo bardziej niż myślałam na początku. Także na pewno chciałabym zamknąć tej jesieni Vortex. Nie wiem, czy on jest jesienną książką. Probably not. Ale po prostu chcę już zamknąć tę serię. Co porusza martwych, to jest nowość od Kingfisher. Ja przeczytałam tylko na razie Cierń od Kingfisher, ale tak mi się spodobała ta książka. W ogóle uwielbiam tą okładkę. I love it. To też jest chyba jakiś taki kryminał młodzieżowy. Twoje samotne noce dobiegły końca. Adama Sass. Nie pamiętam czym to jest, ale spodobała mi się okładka, więc dodałam to sobie i stwierdziłam, że to jest takie pewnie lekkie, chyba całkiem krótkie. Nie jestem już teraz pewna, ale wydaje mi się, że tak. I ostatnia książka, którą mam na liście, którą dodałam tam całkiem niedawno, to jest Olga Tokarczuk, Empuzjon, które musimy przeczytać na zajęcia. I w sumie ucieszyło mnie to, bo trochę mnie to zmotywuje, myślę, do przeczytania Empuzjonu i Olgi Tokarczuk. Także to jest moja jesienna lista czytelnicza. Czy się z nią wyrobię? Nie wiem. Myślę, że nie. Realistycznie myślę, że nie. W grudniu chciałabym bardzo przeczytać Narnię. Chciałabym bardzo sobie kupić całą serię Narnii i ją przeczytać. Że to jest moje jedyne póki co założenie na grudzień. A to, co nie zdążę przeczytać na jesień, to po prostu będę czytać w grudniu. I tyle.